W tym roku stolicę polskiej fotografii sportowej przeniesiono z Krakowa do Szczecinka i wyniki trzeciej edycji polskiego konkursu fotografii sportowej ogłoszono na szczecineckim zamku. W tym roku gościmy podczas trzeciej edycji polskiego konkursu fotografii sportowej. Po raz pierwszy gościmy w Szczecinku. Dwie pierwsze edycje odbyły się w Krakowie. W tym roku zdecydowaliśmy się przenieść stolicę polskiej fotografii sportowej do Szczecinka. Tutaj dzięki zaangażowaniu lokalnych biznesmenów, władz w tym roku możemy gościć w tym jakże pięknym obiekcie. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Jak wiele prac wpłynęło na konkurs? Konkurs co roku cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku wpłynęło ponad 2000 zdjęć. W każdym roku jest to coraz większa liczba i tak samo w tym była większa niż w ubiegłym roku. Mamy po raz kolejny rekord zgłoszeń. Konkurs rozgrywany jest jak gdyby w dwóch kategoriach. Tak, konkurs jest podzielony na dwie sekcje. Dla fotografów zawodowych, na co dzień fotografujących na arenach sportowych oraz dla fotografów amatorów. Bardzo cieszy nas ta druga kategoria również, gdyż faktycznie tutaj jest dużo ciekawych zdjęć. Są to osoby, które w pewien sposób szukają ciekawych zdjęć bardzo często podczas sportu amatorskiego, sportu dziecięcego i w ten sposób ten taki mniej popularny sport ma szansę gdzieś zdobywać jakieś laury. Jakie były kryteria? Ile można było prac nadesłać? Do konkursu można było zgłosić 5 zdjęć pojedynczych i 3 reportaże. Oprócz tego mieliśmy kategorie specjalne, takie jak nagroda specjalna Lotto Ekstraklasy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Koszykówki, Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz lokalna kategoria, czyli promocja Szczecinka poprzez sport. Czyli kategorii wiele? Bardzo dużo kategorii, bardzo dużo nagród, chyba 20 osób będzie dzisiaj łącznie odbierało nagrody. No wiadomo, że najbardziej prestiżowym jest Grand Prix w kategorii amatorów i Grand Prix w kategorii zawodowców. Czy możemy mówić już, kto zdobył? A kiedy to będzie emitowane? Oczywiście, że możemy. Znaczy możemy powiedzieć nagrodę. Dobra, wróć, tak. Nagrodę Grand Prix w kategorii fotografów amatorów zdobył Tomasz Kasjaniuk za zdjęcie Kamili Litwinko podczas Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Natomiast wśród zawodowców ubiegłoroczny laureat Grand Prix po raz kolejny zgarnął Grand Prix. Jest to Daniel Frymark, mieszkaniec Chojnic, który zdobył nagrodę za zdjęcie z meczu bokserskiego młodzieżowego. Zrobić dobre zdjęcie sportowe to sztuka. Tak, tak. No o tym myślę, że trzeba byłoby, wprawdzie sam fotografuję, ale myślę, że trzeba byłoby rozmawiać z nagrodzonymi, bo to oni mogliby wytłumaczyć, co takiego zrobili, że jury nagrodziło właśnie ich zdjęcia. Ale tak, tak. Tutaj amatorzy mają o tyle trudniej, że bardzo często gdzieś brakuje sprzętu. Brakuje sprzętu, brakuje milimetrów, brakuje drogich aparatów szybkich. Więc bardzo nam się podoba to, że oni szukają różnych ciekawych ujęć, gdzieś idą na takie wydarzenia, na których mogą podejść bliżej, mogą się spełnić. Bardzo często widać, że te zdjęcia są emocjonalne, są tam fotografowane, nie wiem, ich dzieci, jak uprawiają sport, ktoś bliski i faktycznie wtedy gdzieś są w stanie wyciągnąć więcej emocji z tego całego wydarzenia. Czy trudno jest zrobić dobre zdjęcie sportowe? Na pewno nie jest to łatwe, ponieważ wymaga wielu aspektów do rozważenia. Przede wszystkim uważam, że należy się dobrze przygotować i przemyśleć ujęcie. To jest główna trudność. Myślę, że przy odrobinie chęci i zaangażowania nie jest to trudne, aczkolwiek do najłatwiejszych też nie należy. Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Sprzęt? W moim przekonaniu sprzęt fotografii sportowej ma duże znaczenie z wielu czynników, natomiast trzeba mieć świadomość swojego sprzętu i to jest podstawa. Dzięki tej świadomości doskonale wiadomo, co można zrobić. A jakie zdjęcia woli pan robić? Czy jakiś pejzażyk, lęczawcik, czy takie właśnie zdjęcia dynamiczne? Aktualnie poświęcam się głównie fotografii sportowej i uważam, że to są zdjęcia, które są w tej chwili moimi ulubionymi zdjęciami. Czy fotografia to pana pasja, hobby, zawód? Jest to zdecydowanie moja pasja, którą się staram rozwijać na bieżąco. Aktualnie głównie fotografia sportowa. Czy to będzie zawód, czy nie, to się okaże. Na razie nie mam sprecyzowanych planów w tej dziedzinie. Dziś nagroda.
Tak, dziś nagroda, cieszę się bardzo. Podczas poprzedniej edycji dostałem wyróżnienie. Dzisiaj można powiedzieć, że awansowałem, bo jest trzecia nagroda, także cieszę się bardzo z tego. Jestem fotografem, który fotografuje dla Radia Weekend, Regionalnego Radia Schojnic i fotografując sport szukam takich sportowców lokalnych, czyli właściwie fotografuję taki sport powiatowy. Szukam ciekawych ludzi, którzy mają serce do sportu, pasję, a przy tym też emocje. I może nie jest to sport z pierwszych stron gazet ogólnopolskich, ale jest to na pewno sport lokalny, którym żyje przeważnie cały powiat i to cieszy, że znajdują się ludzie z bardzo ciekawą pasją, którzy mają do tego serce i często poświęcają swoje pieniądze i czas na to, żeby się realizować. Czy do fotografii sportowej trzeba się szczególnie przygotować? Zależy jaka dyscyplina. No, każda dyscyplina wymaga troszeczkę innego sprzętu. Jednak ja się specjalizuję w fotoreportażach i tam największym i najlepszym przygotowaniem są dobre buty, bo po prostu trzeba chodzić za tymi ludźmi, których się fotografuje i rozmawiać z nimi. I myślę, że to jest klucz do sukcesu, przynajmniej ja tak pracuję. Czy trzeba mieć dobre oko? Czy trzeba umieć przewidywać? Przewidywać trzeba, to właściwie jak w każdej fotografii reporterskiej, trzeba troszeczkę mieć wyczucie, trzeba też troszeczkę wcześniej się przygotować do tego, zobaczyć o co chodzi w danej dyscyplinie. Ale myślę, że to wyczucie tego decydującego momentu jest też dosyć ważne. Czy lubi pan fotografować takie landszafty, pejzażyki i tak dalej? Czasami mi się zdarza, ale głównie fotografuję człowieka i to, co się z nim dzieje, czyli głównie fotoreportaże. A co pan dostrzega w tym człowieku, fotografowanym oczywiście? No, każdy jest inny, każdy ma coś ciekawego, ale dla mnie najważniejsi są i najbardziej ciekawi są ludzie, którzy mają jakieś hobby i dążą do celu, a czasami dzięki temu pokonują bardzo dużo przeciwności losu. Na przykład fotografowałem w tym roku chojniczanina Lecha Stoltmana, który jeździ na wózku, a przygotowywał się do rzutu kulą w olimpiadzie w Rio i przygotowywał się w szopce u teściów na wsi, czyli nie były to jakieś warunki super ekstra, a udało się zdobyć brązowy medal, także chwała mu za to. Na początku powiedział pan, że robi pan fotografię amatorsko, a startuje pan w kategorii zawodowców. Nie robię amatorsko, robię zawodowo, tylko że rozmawialiśmy o tym, że jestem z radia, a jestem z radia oczywiście, ale robię zdjęcia po prostu dla radia do strony internetowej.